Hej, hej, z tej strony Emi, a ja chciałam zaprosić Was na live'a jutro, czyli 29 grudnia w sobotę. Pierwszy raz będę robiła live'a w sobotę, po pierwsze dlatego, że w święta nie nagrywałam, dzisiaj jestem zajęta nagrywaniem z kimś, no a poza tym pomyślałam, że taki kolejny eksperyment, tak? Jestem ciekawa, jak to będzie, jakbym zrobiła live'a w sobotę. No i kolejna zmiana jest taka, że live będzie o 17, nie o 16. Ogólnie myślę, że... To znaczy, ostatnio zrobiłam eksperyment z godziną 20 i to nic nie dało. Dlatego pomyślałam, że 17 to będzie zawsze trochę później, a jednocześnie będzie to taka godzina bardziej mi odpowiadająca, więc tak zrobię, zobaczymy. To już raczej na stałe, ale no nie wiem. No i ogólnie będzie to taki, powiedzmy, świąteczny live, no bo jest po świętach, przed Sylwestrem, przed Nowym Rokiem. Niektórzy mają wolne, niektórzy nie, dlatego myślę, że będzie całkiem fajnie. No i że sobie tak świątecznie pogadamy, pogramy i no i wiecie, spędzimy razem czas. No i zaczynamy o 17 na moim Twitchu, live, znaczy link do Twitcha macie w opisie poniżej. No i zacznę z Lego Harry Potter lata 1-4 i żeby było zabawnie, na poprzednim live'ie skończyło się na tym, że Harry wygrał swój pierwszy mecz i nie dał się spacyfikować temu komuś, kto chciał go dorwać. Jak ktoś zna książkę albo film, to wie kto to, ale oj tam, może nie każdy wie, więc nie powiem. No i jak już skończyłam mecz, to wróciłam do Hogwartu i jakby nasza święta trójca, powiedzmy, Harry, Ron i Hermiona, mieli na sobie, na głowach takie czapeczki mikołajowe, tak? Więc akurat się fajnie tak trochę w czasie to zeszło, więc będzie fajnie, zobaczymy co tam dalej, szczerze nie pamiętam co będzie dalej. No więc dla mnie to też niespodzianka, no bo wiadomo, dopiero jak się zacznie coś tam dziać, to będę pamiętała. No i gdzieś tak koło 17.40 po Lego i po przerwie zagram sobie w drugą grę, czyli w Minecraft Survival Bezludna Wyspa. No i po pierwsze odkryłam, dlaczego nie działają skrzynki, ale to rozwiązanie niezbyt mnie cieszy, ponieważ z jakiegoś powodu mod, który zawsze używałam, który jest takim jednym z najbardziej popularnych, więc raczej jest sprawdzony, sprawia właśnie, że skrzynki się nie da otworzyć. Więc niestety musiałam wyłączyć mody, a to jest mod, nie pamiętam jak się nazywał, ale to jest mod, który jakby pozwala działać innym modom, co oznacza, że wszystkie mody musiałam wyłączyć, więc trochę jest przesrane. Może za jakiś czas będzie nowa aktualizacja moda, cokolwiek, nie wiem. Znaczy akurat w tej... Tutaj akurat nie jest mi jakoś specjalnie, nie są mi te mody potrzebne, ale już w innych seriach Minecrafta i owszem, no nieważne. Więc skrzynki działają, zawsze coś. Ostatnio tam robiłam jakieś zadanka, tam tworzyłam jakieś przedmioty i tak dalej. Po czym wybrałam się na wyspę i w wodzie jest pełno zwierząt, więc trzeba będzie je ściągnąć na wyspę, bo też tam jakieś zadania chyba były. No i kolejna rzecz, że tam jest taki jakby teren odgrodzony. Jakby nie zgadzam się z widzami, czy tam wolno iść, czy tam nie wolno iść, bo teren jest jakoś mało tak zabezpieczony, więc nadal się nie zdecydowałam, co dalej. No ale coś tam będziemy ogarniać z wyspą, ze zwierzakami i z innymi dziwnymi rzeczami, więc myślę, że będzie całkiem sympatycznie. No i tyle, live potrwa tak gdzieś do 18.10 mniej więcej. No i zapraszam Was jutro, jeśli chcecie. Z przyjemnością właśnie spędzę z Wami czas. No i pa!